Nazywam się Jacek Kwiecień, jestem odpowiedzialny za scenariusz oraz reżyserię gry komputerowej Uprising 44. Fabuła opowiada o losach czwórki cichociemnych. To są fikcyjne postacie, które jednak są wplecione w prawdziwe wydarzenia Powstania Warszawskiego, takich jak zdobycie Poczty Głównej czy próba zdobycia Uniwersytetu. Główną postacią, w którą wciela się gracz, jest Kuba. To jest typ żołnierza idealnego, jak mówi o nim jego przyjaciel Jan. Człowiek, który twardo stąpa po ziemi, potrafi w krytycznych momentach podejmować właściwe decyzje. Kuba podczas powstania przeżywa dużą zmianę wewnętrzną. Jesteśmy świadkami jego przemiany z osoby, która po prostu tylko wykonuje rozkazy, jest twardo skoncentrowany na zadaniu, w kogoś, kto zyskuje moralność, który zaczyna rozumieć, dlaczego to robi i jaki jest sens jego życia. I don't know. You tell me. Everyone here has lost someone. A mother, father, son, brother. That's all that counts. Zarówno całą historię powstania, jak i też właśnie bohaterów chcieliśmy ubrać jak najbardziej uniwersalne tony. Czyli żeby to nie była tylko gra dla ludzi znających historię, ale także żeby mógł zagrać w nią gracz, który nic nie wie o historii Polski i jakby ta gra będzie przemawiała do niego językiem, który on zrozumie. Ty, słyszałem, że Amerykanie potrafią czasem wysłać cały oddział, żeby sprowadzić jednego gościa do domu. Elementem, z którego najbardziej jestem zadowolony, to jest lokalizacja polskiego dubbingu oraz zaangażowanie aktorów, którzy pomogli nam w realizację, którzy pomogli tchnąć w życie w nasze postacie. Krzysztof Domański. W całym projekcie zajmuję się muzyką i oprawą dźwiękową. Wszystkie odgłosy, na przykład dźwięki przeładowywania broni, zostały przez nas nagrane za uprzejmością muzeów oraz zbiorów prywatnych kolekcjonerskich. Brzmią one autentycznie i tak samo jak brzmiały w dawnych czasach, są odwzorowane w naszej grze. Muzykę do Uprising 44 tworzyło aż 4 kompozytorów. Wzorowali się oni między innymi na muzyce Hansa Zimmera oraz na tytułach filmowych takich jak Szeregowiec Ryan. Cały soundtrack w grze obrazuje jakby wszystkie poczynania gracza. Muzyka zmienia się razem z fabułą. Została tak dobrana, żeby tworzyć klimat i jak najlepsze doznania gracza. W całym projekcie mamy muzykę też z tamtych lat. Między innymi taki utwór jak Sanitariuszka Małgorzatka, jak i wiele innych, które wzbogacą o tą warstwę bardziej historyczną całą grę. 3, 4, 3. Sanitariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza, jaką znam na pierwszej linii. Jako osoba mająca styczność na co dzień z grami, grająca w gry, uważam, że oprawa dźwiękowa, jak i muzyka w grze Uprising 44 będzie jej mocną stroną.